Dobra. Ja słuchaj, nie jestem to najlepszy. Dobra, a, cofam. Jest, jestem najlepszy, byłem mistrzem szkoły. Proszę, proszę. Dobra, jeszcze jeden mój. Słuchaj, ale dobrze ci idzie. Teraz zobaczymy, czy ja się tu jakkolwiek. No to proszę bardzo. A, to wyszło lepiej. Słuchaj. No, ale była podwyższona poprzeczka. Dobitka i mamy to. Gratuluję. To jest chyba dla ciebie takie znajome zajęcie. Tak, tak. Długo grałem, długo myślałem, że będę profesjonalnym koszykarzem. A, widzisz. Tak, a pamiętam, jestem niższy od ciebie, jeśli się nie mylę. Ja myślę, że jesteśmy jednak w tej samej lidze wzrostowej. Są inne rzeczy, które nas wyróżniają. Pewnie. I o to chodzi w życiu. I chyba też na kosza miałeś iść, jak pierwszy raz zobaczyłeś zdjęcie swojej żony, które pokazała ci twoja siostra. Tak, proszę, jaki research. No dobra, czyli to taka miłość wyczekana. Trochę tak, no pamiętam ten moment, jak ona otworzyła ten wtedy jeszcze Facebook, ja już nie korzystam długo, ale tak, no tak było, że tak miałem wychodzić i mówić, kto to? Nie wszyscy wiedzą, że twoja żona jest pół Sycylijką, pół Niemką, no a jednak zamieszkaliście, ile to już będzie, rok temu w Polsce? Dokładnie rok, jak tak. Jak byś obserwował ten czas? Przede wszystkim próbowałbym przez jej pryzmat. No właśnie. Bo ja tyle pracowałem, że ja to mógłbym być wszędzie. Ona się super odnalazła. Ma tutaj swoje koleżanki, które poznała niezależnie ode mnie, co jest ważne jednak, prawda? I tak patrzę cały czas na nowym albumie, mam numer dla niej, w którym mówię, dawaj cynę, kiedy uciekamy. Aha. I póki co tej cyny nie było, więc myślę, że zadowolona. Ale masz tak w głowie, że ta Polska, ta Warszawa to jest taki przystanek, że to nie jest miejsce docelowe, czy nie myślisz na przykład o tym? Staram się w ogóle nie traktować miejsca nigdy takim przystankiem na dłużej, dłużej, bo to jest może ten benefit tego, że mieszkałem tam całe życie i ten dom dla mnie i tak nie jest geograficzny, tylko jest tam, gdzie są moi ludzie i lubię ten fakt, że to jest takie ruchome, wiesz? Teraz nie ma czegoś takiego, mam wrażenie, że musimy być przypisani właśnie do jakiejś lokalizacji, jesteśmy obywatelami świata, ale jednak twój syn na przykład, te dziecięce lata, będzie zawsze miał w pamięci związane z Polską. To się okaże, tak naprawdę on ma teraz 3-latkę. Okay. Ja ze swoich pierwszych 3 lat pamiętam dosyć mało, nie wiem, co ty pamiętasz. Ja mam dużo nagrań, więc mi się wydaje, że pamiętam dużo, a pewnie to jest totalnie ułamek. A jak jesteś żadny? 9-4. No to już było więcej sprzętów do nagrywania. Kolorki wjeżdżał na wideo. 8-8. Więc tak naprawdę serio, nie wiem, ja myślę jeszcze o Kanadzie, myślę o różnych jakichś miejscach i póki co bardzo się cieszę, że mogłem sobie wrócić do ojczyzny. A czy na zawsze, czy tak jak mówisz, jesteśmy obywatelami świata i tak powinno być. Pracownia, nowa płyta przed nami. O czym ty chcesz opowiedzieć swoim słuchaczom na tym krążku? To jest trudny album. To jest album pełen szczęścia, radości, ale też tyle samo smutku i no płaczu nawet bym powiedział. To jest rozstanie trochę z moim ojcem też. I tak jest DNA tej płyty, że jest naprawdę dwubiegunowa. Można tam znaleźć truciznę i lek na tą truciznę od razu. No ja tak tworzę, że jak powiem coś dobrego, to od razu też dodam zawsze, że ale pamiętajcie, tak nie musi być. Tak, musi być równowaga. Tak. No bo teksty są twoje bardzo osobiste i mnie jestem ciekawy, bo sam powiedziałeś, że dotkniesz też tych najsmutniejszych wątków ostatnich lat. Czy twoja mama słuchała już tych piosenek, tej piosenki? Moja mama, tak się składa, dzisiaj ma urodziny, więc mamie składam wszystkiego, 60 w ogóle. Zobaczy z opóźnieniem, ale szczerze życzenia tak. Od całej redakcji. Więc mama dzisiaj dostała prezent. Nie będę zdradzał, kogo tam mam gościnny na płycie, dobra. Ale umówmy się, że jeden z jej ulubionych wokalistów zaśpiewał ze mną numer dla niej trochę i no, więc dostała fajny prezent też na te urodziny. Okej. Okay. Zdziwiłem się w ogóle, że artysta może już ogłosić preorder, a potem mi mówi na Instastories, że kurde, w sumie to zostało mi 2 tygodnie, muszę to wszystko ogarnąć i jak to w ogóle zrobić, ale już terminowo jest wszystko. Tak, bo już zakończyłem album, ja bardzo lubię dodawanie numerów na ostatni, wiesz, na ostatni guzik, że tak powiem, w ostatnim momencie. Tak robiłem już za Witaminy i sporo dobrych numerów sumiennych, gdybym się trzymał tej reguły, że już za późno, że nie można dodawać, to świat by ich nie ujrzał i myślę, że to wielka szkoda. Dobra, to na koniec cię zapytam, może nie jak odpoczywa Vito Bambino, bo w takim... Bo nie odpoczywa. I w tym szalonym dniu się spotykamy, to się po prostu nie wydarzy, ale jak jest ten domowy Vito Bambino? Gdzie ja cię częściej spotkam? W kuchni czy przy biurku? W kuchni najczęściej, ja jestem w kuchni, coś tam robię, młody biega, daję mu spróbować, dosypać trochę soli. Okej. Okay. Bardziej jesteś schabowy, czy tajska zupka?
mam na nowej płycie wers, bo trochę chciałbym Wege być. Póki co nie jestem, więc myślę, że jednego i drugiego tam ugotuję. Ale najbardziej mnie ciągnie do włoskich rzeczy. Okay. No to następnym razem, że już widzimy się w twojej kuchni, mam nadzieję. Otóż to zapraszam. Umowa? Tak jest. Zaprosił, słuchajcie. Mam najlepsze alio e olio w mieście. Dzięki bardzo, do zobaczyska. Dzięki, elo.